No więc, cześć, witajcie. Jestem tym razem nie Simon, ja tym razem jestem Maciek. I ogólnie nie wiem, czy niektórzy wiedzą, niektórzy mogą nie wiedzieć. Ostatnio na moim kanale wybiła znów setka subskrypcji. Z jakiego powodu wybiła setka znów? To możecie się dowiedzieć z poprzedniego materiału, w którym mówiłem tam o 12. Ogólnie tam dosyć taka nieciekawa sprawa. No, troszkę osób mnie za to odsubskrybowało. A ja chciałem się was zapytać o pewną rzecz. Ogólnie dlaczego nagrywam tego vloga? Komuś tam kiedyś napisałem w komentarzu, że kolejnego vloga nagram, jak będzie 100 widzów. Wtedy jeszcze nie miałem 100 widzów. I zaraz praktycznie po tym, jak mi pierwszy raz setka wybiła, to ta setka zniknęła dosyć szybko. No i tak wyszło, że nie zdążyłem i stwierdziłem, odrzucę to na później. Nie lubię troszkę rzeczy na później odnosić, jakoś zostawiać, ale tym razem mówię nie. Nie dla mnie kolejny vlog. Poprzedni tam z poprzednim było troszkę śmiechów, chichów i tak dalej. Ale tak w końcu dzisiaj wieczorem usiadłem. Teraz mamy godzinę 23:30. Dzisiaj wieczorkiem sobie tak usiadłem. Jakby to nazwać, gdzieś tam przed YouTube'em coś tam oglądałem, coś tam sobie przypominałem starego i tak mówię, ech, niech będzie, nagram, a co mi tam. I fajny temat mnie naszedł, bo w sumie u mnie na kanale możecie zobaczyć dwa typy materiałów, takie dwa typy, powiedzmy, dosyć różne. Jezu, cały czas się patrzę w ekran kamery, a nie w obiektyw. Czekajcie, zrobię takie małe coś. O, i teraz będę się patrzył w obiektyw. Dobra, także pytanie do was, bo możecie zobaczyć dwa rodzaje materiałów. I tak, pierwszym rodzajem są takie bardzo, bardzo, powiedzmy, dosyć, no może nie merytoryczne materiały, ale takie, w których naprawdę skupiam się na komentowaniu. Na przykład te powtórki, gdzie no nie jest to takie luźne. Ja do końca tam nie jestem taki prawdziwy, tam jestem troszkę sztuczny taki. To no wiadomo, no chcę przekazać jakąś wartość, tak nie do końca mi to wychodzi. To znaczy, no niektórzy twierdzą, że mi to dobrze wychodzi, mi się to do końca nie podoba. I tak. Te pierwsze filmy to są głównie filmy z powtórek, bitew, jakieś tam złota. Jakieś też materiały z Hearthstone, w których chcę opisać, powiedzmy, działanie jakiejś karty, jak chcę zagrać, co chcę zagrać. I mam tam bardzo taki spokojny głos stonowany, taki, powiedzmy, dosyć komentatorski. O, tak bym powiedział. O, właśnie tego typu głos. Czyli jest takie, wiecie, no więc cześć, witajcie, ja jestem Simon i dzisiaj zobaczymy powtórkę tego i tego na tym i na takim czołgu, więc opowiedz nam, jaki miałeś plan na tą bitwę, co chciałeś w niej dokonać. O, i tak to wygląda. A drugim rodzajem filmów są filmy nagrywane typowo spontanicznie. Czyli na przykład po prostu tak jak ostatnio była chyba bitwy drużynowe for fun, gdzie po prostu z chłopakami się dobrze bawiliśmy. Oni nawet chyba nie do końca wiedzieli, że ja nagrywam. Tam troszkę, no wiadomo, już to była sobota. Troszkęśmy popili, troszkęśmy się pośmiali. No i tak wyszło, że włączyłem nagrywanie po prostu, no. I teraz pytanie do was. Przede wszystkim właśnie po to stworzyłem tego vloga. Nie żeby sobie pogadać, pośmiać się do kamery, tylko żeby po prostu przekonać się do tej kamery, bo ja też w tym momencie mam tremę jak cholera. Nie lubię gadać do kamery. Co innego jest na przykład, no, mój głos tam. Inaczej ten mój głos, a inaczej już ze swoją twarzą i tak dalej. No wiadomo, no to jest jakaś tam trema, ale wróćmy do tematu. Chodzi mi tu o pytanie do was. Czy wolicie materiały, te pierwsze właśnie, takie bardzo, bardzo stonowane, gdzie ja mówię, jakby staram się mówić jak najbardziej poprawnie, czy takie materiały, w których ja staram się po prostu, to znaczy nie staram się, tam po prostu jestem taki totalnie naturalny, totalnie wyluzowany. No nie powiem, no mi te drugie materiały o wiele łatwiej się nagrywa do takich materiałów, nie muszę się przygotowywać w jakiś sposób. Nie muszę, nie muszę.
jakby to powiedzieć, no się tam jakoś opanowywać. No wiadomo, tylko staram się z przekleństwami jakoś opanować. To no, gdzieś tam normalne, że jakaś K czy H poleci w tle, no ale znów odchodzę od tematu. Chodzi o to, czy wolicie materiały jedne, czy drugie. Nie sugerujcie się tym, co ja teraz mówię. Po prostu napiszcie to w komentarzach, co wolicie. Bo to jest dla mnie ważne, żebym ja po prostu wiedział, czym mam się sugerować, bo jakby no ja tych ocen na YouTubie tam jakoś merytorycznie nie określam, na pewno nie przy tej ilości widzów, tak? No jak wiecie, jestem kanałem malutkim, naprawdę malutkim. I z tego powodu no ciężko mi jest coś wyczytać tam z ocen, a wiadomo, no negatywnych komentarzy za dużo też nie ma na tym YouTubie. Ja nie kasuję oczywiście żadnych komentarzy póki co. Jeżeli będą chyba tam naprawdę jakieś takie brutalne, to po prostu wtedy będę to usuwał. Ale na dzień dzisiejszy nie usuwam. Także zgubiłem całkowicie wątek. Jeszcze raz zadam to pytanie: czy chcecie materiały takie bardziej z bardziej stonowanym komentarzem, czy takie naprawdę z komentarzem jak najbardziej żywiołowym, jak najbardziej naturalnym? Wiem, że niektórzy powiedzą, że kurczę, fajnie jest się też czegoś dowiedzieć na filmie, tylko mi się łatwiej nagrywa po prostu takie materiały z naturalnym komentarzem. No ja wtedy nie muszę się skupiać, żeby tam czymś nie rzucić, no. Także to by było na tyle. Odpowiedzi do mojego pytania piszcie w komentarzach. Ja na pewno wszystko przeczytam. Na pewno to na jakimś materiale jeszcze umówię. Nie wiem, czy to będzie vlog, czy to będzie bitwa informacyjna, tak jak do tej pory było. Czy to będzie też jakiś inny materiał. Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Linki macie w opisie, a ja się z wami żegnam. Cześć!